Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy temacik: wyciąganie, demontaż i montaż wtrysku w dwulitrowym silniku CRD. I od razu na dzień dobry pozdrawiam firmy, które trudnią się wyciąganiem wtrysków. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych pojazdach, żeby wtrysk wyciągnąć, trzeba demontować silnik, niekiedy wtrysk się urywa i zdarzają się jeszcze inne klocki, jeszcze inne przypadłości, z którymi się ludzie muszą borykać. Dlatego też chcę Wam pokazać, będąc na bieżąco, jak wygląda kwestia zdemontowania wtrysku z takiego pojazdu. Czy będzie łatwo, czy będzie trudno, się zaraz przekonamy. W każdym bądź razie, dlaczego wymieniam wtrysk? Dlatego, że na powrocie wyszła mi kiepska próba przelewowa, gorsza jak w innych. Dlatego też wtrysk zostanie poddany czyszczeniu, myciu, a w tym czasie mam drugi, który został już przeze mnie wykąpany, wyczyszczony. Dlatego też sobie mogę pozwolić na jego podmiankę. Także można powiedzieć, staram się pokazać bynajmniej na bieżąco, co robię w kwestii zdemontowania wtrysku w takim silniku. Wtrysk jest, znaczy może nie tak wtrysk, jak cały silnik jest oczywiście zimny. Jeśli chodzi o kwestię zdemontowania wtrysku, to jest to bez różnicy, czy Wy to zdemontujecie na ciepłym, czy na zimnym. Natomiast bardzo ważną kwestią jest taką, kiedy ten wtrysk montujemy. O kurczę. Tu się jedna rureczka idzie ciężko, nie wiem dlaczego. Jakiegoś psikusa chce nam tutaj zrobić. Będę musiał popuścić też tą drugą. Na pewno układ się rozszczelni. Kapka powietrza się dostanie. Ale nic się nie da na to poradzić. Dobra, dlaczego ta rurka idzie ciężej? O, czyli gdzieś coś tam było delikatnie źle ustawiona. Żeby wyciągnąć wtrysk w takim samochodzie, potrzebny jest Torx T40. Ja mam akurat zeszlifowany taki, ale jest to bez różnicy dla nas. Tam mamy śrubę. Która nam utrzymuje łapkę. I tę śrubeczkę trzeba wykręcić. Śruby oczywiście nie wyjmujemy, tylko jak widzimy moment, że już ta śruba została wykręcona, to sobie takim energicznym ruchem klik, łapeczkę przesuwamy w bok. Troszkę nam olej towarzyszy, bo niestety wtrysk pracuje w paliwie i w oleju. Ta-da-da! I wtrysk mamy wyjęty. Tak jak widzicie, cały elegancko, nawet ładnie spalał, ale próba przelewowa wyszła jaka wyszła. I co teraz należałoby zrobić? Bardzo często, gęsto, jak rozczytuję cały internet, może nie cały, ale część tego, ludzie opisują, że za każdym wykręceniem, za każdym demontażem, montażem wtrysku później należy frezować powierzchnię.
Wy róbcie jak chcecie. Tu jest ten wtrysk, widzicie, wyczyściłem go w tym momencie ładnie. Pozwolę sobie go odłożyć, żeby widać było, że on sobie tu leży. Wy możecie robić jak chcecie, natomiast powiem tylko tyle. Powierzchnia, kiedy powierzchnia jest do sfrezowania? Jeżeli wypluje nam wtrysk, jeżeli wypali nam uszczelkę, jest prawdopodobieństwo duże, że ten wtrysk się rozszczelnił w komorze spalania. W ten czas należy dopiero frezować powierzchnię. Nam nie potrzeba zrywać tej powierzchni, tylko jeżeli ta powierzchnia jest czyściutka, ją wyprowadzić do takiego czegoś. Ja wykorzystuję taki elemencik, bardzo dobrze się sprawdzający, po to, żeby czyścić część nagaru. Muszę sobie to rozpakować. W zestawie mamy dwa elemenciki. Szczoteczka miedziana i szczoteczka do czyszczenia. O, taką szczoteczką do czyszczenia. Ja sobie przelatuję gniazdo. Nigdy z tego tytułu problemów nie miałem, aczkolwiek pamiętajcie, zawsze wy robicie coś na własną odpowiedzialność. Jeżeli są podejrzenia, że tam na dole jest zgromadzony troszeczkę nagar, to w zestawie mamy taką drugą szczoteczkę z pędzelka. Bardzo dobrze się sprawdza, bo potrafi nam te zanieczyszczenia zerwać, które są. Aczkolwiek, tak jak widzicie, ja nie frezuję powierzchni, bo po co mam frezować, jeżeli uszczelka idealnie się działa. To nie jest planowanie głowicy, tylko wymiana wtrysku. I co teraz należałoby zrobić? Zerknąć w komorę, czy komora jest czysta. I jeszcze nie jest czysta. Na pewno ta szczotka bardzo dużo tego oleju wyciągnie. Dobra. A po czym świadczę? Zobaczcie, podkładka, jeżeli jest cała ładna, nie została wypalona, to bez sensu jest zdzieranie powierzchni głowicy, bo powierzchnia na takim wtrysku, na takim tutaj jak jest, znaczy nie powierzchnia, tylko podkładka do... ma 1,53 wysokości, więc po co zdzierać ją i dodawać czegoś niepotrzebnego. Oczywiście wy możecie również zrobić tak. Szmatka. Doprowadzamy szmatkę na samo dno. Teraz komora jest ładna i czyściutka. I teraz możemy się brać za zamontowanie. Gdzie jest wtrysk? Jest, tutaj leży ten wtrysk. Oczywiście ten już, ten, który był do zdemontowania. Tu mamy drugi, który bierzemy się za zamontowanie. Natomiast bardzo ważna kwestia jest taka, jeżeli podchodzimy do zamontowania wtrysku, żeby założyć nową podkładkę. To jest bezwzględnie warunek. Co zrobić, jeżeli podkładka spada? Nie używajcie żadnego kleju. Ja wam pokażę, co ja mniej więcej robię. Biorę kapeczkę, nakładam smaru. Nigdy z tego tytułu nie miałem problemu. I pyk, przyklejam. Nakręteczkę, patrzę na kręteczkę, podkładeczkę. Jeżeli potrzebne jest do zestawu, jak jesteśmy od razu przy tym, pokażę wam w zestawie, co jeszcze producent dał ciekawego. Patyczki do czyszczenia uszu. Chyba dla słonia.
Zobaczcie. Takie patyczki malutkie są w zestawie. Chodź, zaraz zobaczymy, czy się to sprawdza. O ile nie pobrudzę tego gdzieś tam niepotrzebnie na bokach. Wiem, że ten film jest być może taki monozolny, ale dzisiaj jestem naprawdę bardzo umęczony. No, wierzcie mi, że się sprawdza. Ja i tak powierzchnię, zobaczcie, jak wyczyściłem elegancko. Tylko tyle, co zostało przebrudzone. Tylko. Ale jest bardzo dobrze. Co teraz robimy? Teraz bierzemy wtrysk. Nie ten. Jak dobrze, że nie. Tu mamy ten nowy wtrysk, z śladem jeszcze oczywiście farby. I zakładamy go. Klik. Wtrysk, jak wtrysk sobie siedzi. Kluczyk, gdzie jesteś? Teraz musimy wsunąć tę łapkę. Czasem ona robi nam psikusa i nie chce się wsunąć. Ale to zależy od tego, jak jest wtrysk ustawiony. Po prostu ta łapka idealnie musi wejść na nasz wtrysk. No, wsuwaj się. To jest chyba najgorszy psikus, jaki powstaje przy zakładaniu tego wtrysku. Ale jest to zawsze. O, jest. Weszło. Weszło. Dobra. I będziecie świadkami, czy odpali, czy nie odpali. Oczywiście do przekręcenia wtrysku używamy klucza dynamometrycznego. A jak ktoś mi zada, jaką siłą przekręcasz wtryski? To ja odpowiem. Przedział między 24. Różnie katalogi podają. 25, 29, 24, 27. Generalnie ja używam zawsze 27. 28. Ja sobie zawsze wypośrodkowuję. I wtrysk został zamontowany. Co teraz robimy? Teraz wkładamy zaślepkę. Do zaślepek już kiedyś tłumaczyłem. Nie musicie kupować o-ringów tych takich półokrągłych, tylko zwykły okrągły, bo on i tak się swobodnie wykłada. Koreczki demontujemy. Pstryk. Pstryk. Kiedyś była taka reklama pstryk, nie? Jak reklamowali telefony. Coś ta rureczka jest jakaś ubinta. Także jesteście świadkami, jak wygląda kwestia odpalenia po zdemontowaniu wtrysku. Czy potrzeba go odpowietrzać, czyli potrzeba.
No nie jest nigdy tak, że to od strzała odpali, bo wiadomo, że paliwo musi dobić, ale... No właśnie, to ale... Żeby wszystkie wtryski wychodziły w samochodach, to firmy niektóre nie miałyby pracy. Także też się musi coś na rynku dziać, nie? Dobra, wszystko mamy przykręcone. Tyk, tyk. Tylko jak tu teraz zrobić, żeby kamerka nie spadła? Praktycznie rzecz biorąc, zabieg trwał 15 minut. Zaraz. Chciałem po prostu... Przepraszam za te ruchy, ale chciałem pokazać, żeby to nie było, że zrobiłem jakiś fotomontaż i tak dalej. Wszystko mamy złożone, wszystko. Dobra, idziemy palić. Pewnie sobie będzie klepał. Jeszcze na tą chwilę, co prawda, potrzebuję adaptacji, bo wszystko jest tylko po czyszczeniu, ale sami widzieliście, że to jest taki cudowny zabieg dodatkowy zapalony. Troszkę postupa, bo musiał być zapowietrzony, kolejny był zalany, więc coś musiał rozprowadzić, ale generalnie pracuje. Także widzicie, pracuję, idę go zgaszę, odpalę go jeszcze raz i on już powinien wystartować na tych nowych wartościach. Także jak widzieliście, zabieg się udał, kodowanie też się udało, wtrysk odpalony, silnik pracuje, to jest najważniejsze. Także spokojnie możecie się brać za wymianę w dwulitrówce, bez jakiejś tam tragedii. Także pozwoliłem sobie was jeszcze zatrzymać, żeby wam pokazać. Zobaczcie, temperatura silnika doszła do 90 stopni. Idziemy zobaczyć, jaka będzie kultura pracy. Palimy. Właśnie pracuje sobie silniczek. Pochodzi sobie, uzyskał temperaturę 90 stopni.
i zaczął ładnie sobie pracować. Także jeszcze raz dziękuję. Nie bójcie się napraw, spokojnie i zobaczcie, wszystko jest w porządku. Pomyliłem kropki. Tu powinien być pierwszy, a tu drugi. Pomyliłem kropeczki. Co to teraz będzie? A nic. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.